Dzień dobry Państwu. Godzina 13 zgodnie z harmonogramem. W związku z tym otwieram 36. sesję 8. kadencji Rady Gminy Inowłódz. Witam panie, panów radnych, witam pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, panią mecenas. Witam gościa na dzisiejszej sesji, starszego brygadiera Dariusza Polańskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Witam również pracowników Urzędu Gminy Inowłódz. Witam panie, panów sołtysów, którzy dzisiaj są obecnie na naszej sesji. Witam wszystkich internautów korzystających z transmisji obrad Rady Gminy i witam wszystkich mieszkańców gminy. Witam panią Małgorzatę Mierzwę, prowadzącą biuro rady, i proszę o protokołowanie i obsługę dzisiejszych obrad. Przypominam państwu o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nieużywania imion i nazwisk czy adresów bez zgody osób wskazanych. Proszę również o zachowanie ochrony epidemicznej i dystansu społecznego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszych obrad. Proszę państwa, stwierdzenie ważności obrad sesji. Proszę o sprawdzenie tabletów, czy są zalogowane do systemu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 10 radnych. Spełnia to wymóg ustawowy, wobec czego dzisiejsze obrady i podjęte uchwały będą ważne i obowiązujące. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie porządku obrad. Otrzymali państwo w korespondencji z dnia 18 maja proponowany porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś chciałby zgłosić zmiany do przedstawionego porządku? Nie widzę zgłoszeń co do porządku obrad. Wobec tego otwieram głosowanie. Proszę radnych o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali już głos. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że 10 głosami za porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego posiedzenia. Przyjęcie protokołu z obrad 35. sesji Rady Gminy Inowłódz. Protokół jest dostępny w biurze rady. Otrzymaliście go państwo w dokumentach elektronicznych. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Czy są uwagi do zawartości i treści protokołu? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego otwieram głosowanie. Proszę o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali już głos. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że 10 głosami za protokół z obrad 35. sesji Rady Gminy Inowłódz został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego dzisiejszej sesji. To jest informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Inowłódz za 2020 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej. I tu nasz gość z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim i porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ta informacja z Komisariatu Policji w Czerniewicach. Czy pan Dariusz chciałby zabrać głos w tym punkcie? To proszę bardzo, to zapraszam, tutaj jest mównica, można skorzystać, także proszę bardzo. Jak się nazywa?
To dla internautów i tych, którzy korzystają z tego, że można tą sesję oglądać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawię krótką, naprawdę krótką informację o sytuacji pożarowej powiatu oraz gminy Inowłódz. I zacznijmy może najpierw od powiatu, bo są większe liczby. W 2020 roku odnotowaliśmy 1937 zdarzeń w powiecie tomaszowskim, z czego 358 to pożary miejscowe, zagrożenia 1499 i tu jest gwałtowny wzrost. No niestety nasza sytuacja covidowa była taka, a nie inna i tych wyjazdów zaliczonych do miejscowych zagrożeń naprawdę było dużo. Alarmów fałszywych odnotowaliśmy 80 i tak tylko z ciekawości powiem, że na dzień dzisiejszy już jest 570 zdarzeń w naszym powiecie. Co do pożarów tych 358, większość to pożary małe, bo 330, średnie 17 i tylko jeden pożar duży, więc myślę, że prewencyjnie dobrze działamy, że rzeczywiście te pożary nam udaje się ugasić, można powiedzieć, w zarodku. Co do miejscowych zagrożeń, małe 86, lokalne 1393 i 20 średnie, więc tak to wygląda sytuacja. W zdarzeniach likwidowanych przez Straż Pożarną w naszym powiecie w ubiegłym roku 34 osoby poniosły śmierć, a 125 zostało rannych. Co do przyczyn w pożarach, statystyka od kilkunastu lat ta sama, najwięcej nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Przy miejscowych zagrożeniach tu się zmieniło, tak jak wstępnie powiedziałem, sytuacja pandemiczna w kraju i COVID tutaj dał znać, bo wszystkich 729 zdarzeń to są inne przyczyny, do których zaliczamy koronawirusa. Sytuacja w poszczególnych gminach, no myślę, że każdy się domyśla, że najwięcej w mieście Tomaszowa, w Tomaszowie, bo około 1000. No mamy gminy, które nie mają, mają około 30 zdarzeń. W Państwa gminie, czyli w gminie Inowłódz, odnotowaliśmy w ubiegłym roku 100 zdarzeń, a w tym roku do tej chwili 16. Może kilka dokładnie informacji o Państwa gminie. W 2020 roku w gminie Inowłódz odnotowaliśmy, tak jak powiedziałem, 100 zdarzeń, w tym 17 pożarów, 77 miejscowych zagrożeń i 6 alarmów fałszywych. W wyniku zdarzeń w ubiegłym roku w Państwa gminie śmierć poniosła jedna osoba, natomiast 6 zostało rannych. A straty w wyniku zdarzeń wyniosły prawie 300 tysięcy złotych, natomiast uratowano mienie powyżej 15 milionów złotych. Co do wyjazdowości w gminie Inowłódz za ubiegły rok, OSP Inowłódz 54 zdarzenia likwidowało, OSP Królowa Wola 44 i OSP Brzustów 5 razy. Tylko z ciekawości powiem o wyjazdowości może tak ogólnej, że najwięcej w naszym powiecie wyjeżdżało OSP Tomaszów, właśnie ponad 200 zdarzeń, 229 zdarzeń. Jednostka ta po prostu obsługiwała zdarzenia związane z COVID-em, czyli obsługę namiotu przy szpitalu i różne takie związane z dowozem właśnie maseczek, innych rzeczy i tych wyjazdów rzeczywiście było dużo. Następna tylko 152 miał OSP ujazd i najmniej OSP Janku w krajowym systemie 30. Tu nie powiedziałem, że, ale myślę, że Państwo wiecie, że w krajowym systemie w naszym powiecie jest 16 jednostek, 35 jest poza posiadających samochody, a w sumie wszystkich jednostek jest ponad 50, więc jest to rzeczywiście duża ilość osób. Oprócz, wiadomo, zdarzeń, to również Komenda Powiatowa zajmowała się w ubiegłym roku prewencją i tutaj odnotowaliśmy 152 czynności kontrolno-rozpoznawcze, 94 wykryto nieprawidłowości, więc było co robić.
Oprócz tego Komenda Powiatowa w Tomaszowie mimo tej pandemii prowadziła różnego rodzaju akcje kształcące, promujące, różnego rodzaju edukacje, takie jak stop pożarom traw, szkolenie dla harcerzy, czat i ogień, obudź czujność, czadowe patrole. I tutaj ja zawsze wspominam o naszej salce Ognik. W tym roku niestety tylko, w ubiegłym roku, tylko 8 takich wycieczek do nas zawitało ze względu na sytuację pandemiczną. Ale i tak to w sumie około 170 osób, więc ja zawsze zapraszam z Państwa gminy również na odwiedzenie i zapoznanie młodzieży i dzieci z tą salką. Tak jak mówiłem, ten COVID nam dał się troszeczkę we znaki. 330 zdarzeń związanych z COVID-em. Nie pamiętam tego, przyznaję się, że nie sprawdziłem, czy jednostki od Was jeździły, czy nie, ale bardzo dużo zdarzeń izolowanych. Wiadomo, zdarzenia izolowane są te, kiedy jedziemy zamiast karetki. Jesteśmy w systemie ratownictwa medycznego, strażacy, czy państwowej, czy ochotniczej straży pożarnej. Wtedy, kiedy karetka jest zajęta, kiedy nie może wyjechać do zdarzenia, my jeździmy. Takich zdarzeń naprawdę jest, kiedyś było jeden miesiąc, dwie, a teraz mamy kilkanaście w tygodniu, więc tych zdarzeń naprawdę jest dużo. Co do szkoleń, w ubiegłym roku zaplanowaliśmy 8 szkoleń, niestety ze względu na sytuację pandemiczną udało się zrobić tylko jedno szkolenie podstawowe, 37 członków skończyło to szkolenie. W tym roku jest, no troszkę w tym momencie przynajmniej, sytuacja dużo, dużo lepsza. Są zaplanowane jeszcze 4 szkolenia w tym roku, więc myślę, że wszyscy chętni, można powiedzieć tak brzydko, się załapią. Co do dofinansowania, też krótko powiem, w ubiegłym roku dla KSRG trafiło 136 tysięcy złotych. Dla jednostek, mówię, krajowego systemu spoza ponad 86. I tutaj tylko powiemy, że dodatkowo jednostka OSP Będków 160 tysięcy. Tu rzeczywiście Inowłódz w bitwie o wozy. Wiemy ile, nie będę mówił. W sumie jest to 1 210 000 dofinansowania. I Komenda Powiatowa przekazała 2 samochody używane dla jednostek z terenu naszego powiatu i różnego rodzaju sprzętu. Na koniec bardzo serdecznie chciałem podziękować całemu samorządowi gminy Inowłódz, szczególnie panu wójtowi, bo ta współpraca jest i była, mam nadzieję również, że będzie bardzo dobra i dziękuję ślicznie za całokształt. Dziękuję bardzo. Jeżeli masz jakieś pytania, to jeszcze. Tak, oczywiście. Przejdziemy teraz do omawiania tej informacji. Jeśli macie Państwo pytania, to proszę. Kolega radny Arkadiusz Łon. Mam takie pytanie. Czy wśród tych zdarzeń zdarzyły się pożary związane z instalacjami fotowoltaicznymi i zdarzenia drogowe z udziałem aut wyposażonych w akumulatory litowe, czy generalnie jakichkolwiek innych urządzeń zawierających akumulatory litowo-jonowe, czy jesteście przeszkoleni co do gaszenia urządzeń, które są wyposażone w lit i instalacji fotowoltaicznych? Powiem tak, w ubiegłym roku akurat nie było, natomiast 2 lata temu mieliśmy na terenie Państwa gminy, bo w miejscowości Spała, pożar instalacji, właściwie dachu, na której była zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Na szczęście, powtarzam, na szczęście udało się, na tyle było to wcześniej zauważone, że rozłączyć i ugasić. Natomiast co do drugiego pytania odnośnie przeszkoleń, w takim zakresie, w jakim mogliśmy się zapoznać i przygotować, tak, postępujemy, ćwiczymy, mamy nawet na terenie naszej komendy taki dach specjalnie skonstruowany,
z panelami, żeby tych wszystkich naszych druhów też się przeszkolić. Współpracujemy z kilkoma firmami, które zakładają te instalacje i które mogą nas, można powiedzieć, w jakiś sposób naprowadzić, nauczyć, bo no, ta wiedza rzeczywiście, powiem szczerze, że jest bardzo, bardzo słaba. Tylko powiem tak, że przy instalacjach ogólnie, czy fotowoltanicznych, czy samochodach, hybrydach, niestety istnieje takie coś jak napięcie stałe, które na tą chwilę, powtarzam, na tą chwilę nie ma czym zmierzyć. Do mierzenia napięcia stałego służy miernik elektroniczny, taki jak ktoś widział, z dwoma kabelkami można, natomiast no, nie ma czegoś takiego, żeby w tym momencie zmierzyć, czy jest napięcie na masce samochodu, czy jest napięcie na blasze dachu, więc ta sytuacja rzeczywiście nie jest łatwa. Natomiast wiadomo, mamy samochód u nas na terenie komendy z proszkiem gaśniczym, który nie przewodzi prądu. Jest tego proszku 500 kg. Czy starczy? Czas pokaże. Natomiast ewidentnie są jakieś techniki gaszenia wodą, natomiast przy tak dużych napięciach. To już ogólnie z akumulatorami, jak postępować, to właściwie wszystkie akumulatory dużą ilością wody, powtarzam, dużą ilością wody możemy zneutralizować i zgasić. Tylko że z filmów instruktażowych pokazuje się, że tej wody musi być bardzo, ale to powiem bardzo dużo i czas to jest kilka godzin, nawet do 10 godzin i dodatkowo te akumulatory rzeczywiście jeszcze muszą być obserwowane ze względu na to, że po ugaszeniu, po schłodzeniu on jeszcze w ciągu 6-7 godzin może być powtórne rozpalenie, więc no nie jest to proste. Natomiast no, co możemy, w jakim zakresie możemy się przygotować? Trochę Toyota nam, jako jedyna marka, nam troszeczkę pomogła i pokazała. Natomiast mamy na terenie Tomaszowa autobusy hybrydowe, nie do końca z akumulatorami, bo tam jest taki super tranzystor bodajże, który gromadzi energię krótkotrwałą. Natomiast nie ma akumulatorów, podobno jest to bardzo dobre, natomiast no też nie wiemy do końca, jak to się zachowa podczas zdarzeń. Dobrze, dziękujemy za takie szczegółowe wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa jeszcze w zakresie ochrony pożarowej miałby pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Informacja pożarowa, dziękuję, dziękujemy. Informacja składa się z takich dwóch podpunktów. Pan wójt chciałby zabrać głos w uzupełnieniu tej informacji. Niestety nie mamy przedstawiciela policji, ale myślę, że pan wójt do tych tematów nawiąże. Proszę bardzo. Ja korzystając z obecności pana komendanta chciałbym podziękować za wszystko, co robicie dla strażaków, dla mieszkańców naszej gminy. Rzeczywiście ta współpraca od lat układa się bardzo dobrze. Ostatni rok był takim nowym wyzwaniem dla nas wszystkich i tutaj też bardzo istotne były te sytuacje, w których no, wypróbowaliśmy się po raz kolejny w zupełnie nowych okolicznościach i mam nadzieję, że wszyscy potwierdzimy, że ten egzamin zdaliśmy, zapewnialiśmy bezpieczeństwo naszym mieszkańcom i tak jak mówię, ochrona przeciwpożarowa w ostatnich latach, według mojej oceny, cała ta sfera ma się bardzo dobrze. Szereg instytucji, osób bardzo wspiera naszą działalność, zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników, ale my traktujemy całą tą formację jako jeden taki zespół ratowniczy i tak na co dzień to wygląda. Miesiąc maj akurat jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej. W normalnych okolicznościach pewnie byliby tutaj przedstawiciele naszych czterech jednostek OSP, tak jak to co roku czynimy. W związku z tym, że nadal jest sytuacja pandemiczna, musimy ograniczać wszelkie formy kontaktów, ale tym bardziej dziękuję panu komendantowi za obecność i za współpracę w ubiegłym roku i wszelką pomoc, jaką dla mieszkańców, strażaków gminy Inowłódz niosą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tak jak wcześniej wspomniałem, otrzymaliście Państwo w materiale
również informację dotyczącą porządku i bezpieczeństwa publicznego przygotowaną przez Komisariat Policji w Czerniewicach. No dość ciekawy i taki też obszerny materiał. Jest on oczywiście do dyspozycji. Ci z Państwa, którzy chcieliby się z nim zapoznać, to jest. Czy Pan Kazimierz chciałby zreferować? Tak, to pokrótce poprosimy kierownika referatu administracyjnego, Pana Kazimierza Grygla, o przedstawienie skrótu tej informacji. Stosownie do artykułu 10 ust. 1 ustawy o policji, komendant nasz w Czerniewicach złożył taką informację. Informacja, tak jak pan przewodniczący powiedział, obszerna, szczegółowa, co działo się na terenie naszego powiatu. W skrócie skupię się na tym, co działo się na terenie bardziej naszej gminy w odniesieniu do innych, tak żebyśmy mieli jakiś taki krótki obraz. Komisariat Policji w Czerniewicach swoim działaniem obejmuje teren 5 gmin powiatu tomaszowskiego. Są to gminy Czerniewice, Lubochnia, Inowłódz, Rzeczyca i Żelechlinek. Do obsługi terenu służbowego wskazanego komisariatu desygnowanych było 19 funkcjonariuszy, przy stanie etatowym 21 wakat. Jakie środki były w dyspozycji komendanta w Czerniewicach? To sprzęt transportowy to były 3 radiowozy oznakowane, 1 radiowóz nieoznakowany. Sprzęt diagnostyczny to są 4 alkotesty, 1 stacjonarny i 3 przenośne. Sprzęt informatyczny to jest 1 mobilny terminal noszony. Na terenie naszej gminy dzielnicowymi są aspirant sztabowy Ariel Wiśnik i sierżant sztabowy Tomasz Januszek. Ilościowe zestawienie obciążenia pracą przedstawia się w następujący sposób. Jeżeli chodzi o rok 2019 i postępowania przygotowawcze, to w 2019 roku było 297, w 2020 259. Postępowania sprawdzające 166 2019, 127 2020. Czynności wyjaśniające w sprawach wykroczenia 180 do 177. Mandaty karne 319 do 163. Zatrzymane uprawnienia do kierowania 43 do 27. Interwencji w 2019 roku było 2196, 3001 w 2020 roku. Niebieskie karty, tak zwane 45 do 40 i do prowadzenia osób 86 do 58. Zauważyliście Państwo, że odnotowano w 2020 roku generalnie spadek jakby interwencji, czynności takich koniecznych do wykonywania przez funkcjonariuszy policji. I tutaj z pewnością na taki stan rzeczy miał wpływ pandemia koronawirusa i zakazy, nakazy i ograniczenia w związku z tym prawem wprowadzone. Ilość przestępstw w rozbiciu na poszczególne kategorie, jeżeli chodzi o rok 2019 i 2020, to nie było zabójstw na terenie działania Komisariatu Policji w Czerniewicach. Jeżeli chodzi o rozbój, kradzież, to był jeden w 2020 roku, bujek jeden, uszczerbek na zdrowiu 4, kradzież z włamaniem 14, kradzież cudzego mienia 28, uszkodzenie mienia 14, przestępstwa narkotykowe 4 i tutaj mamy stwierdzonych 9 i to tu jest tendencja wzrostowa, bo na przykład w 2019 roku mieliśmy 7. Tak to wynika. Kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości w 63 było w 2019 roku, 57 w 2020. Przestępstwa drogowe, wypadek, to mamy wzrost o 48. Reasumując, należy
spadek przestępczości kryminalnej w obszarze przestępstwa przeciwko mieniu. Jednocześnie dzięki temu oraz wytężonej pracy operacyjno-procesowej znalazło to swoje przełożenie we wzroście udziału procentowego wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym uzyskanej na poziomie 64,14 w stosunku do roku ubiegłego 58,18% jeżeli chodzi o rok 2019. Takie krótkie zestawienie, jeżeli chodzi o naszą gminę, to liczba wypadków w 2019 16, w 20 11, liczba zabitych w 2019 roku 0, w 20 1, liczba rannych 18 do 12 i liczba kolizji mamy w gminie Inowłódz 45 do 34, czyli tutaj też zauważamy spadek. W tekście też Państwo znaleźliście słowo tekst o narkotykach, no jest to jakby zjawisko częstsze, jeżeli chodzi o występowanie. W gminie Inowłódz przeprowadzono postępowania przygotowawcze dotyczące 54 przestępstw, 11 wypadków drogowych, 1 ofiara śmiertelna, 34 kolizje drogowe, 4 kradzieże, 7 kradzieży mienia, nie było uszkodzenia mienia, 2 uszkodzenia ciała, 559 interwencji policji oraz wdrożono procedury niebieskiej karty, jeżeli chodzi to w 12 przypadkach. Przeprowadzono 50 postępowań w sprawach o wykroczenia, dotyczy to tych wykroczeń, których sprawcy nie zostali ukarani. To, co pan komendant Państwowej Straży powiedział, też znamiona swoje tutaj miała nasza pandemia, jaka miała miejsce w roku ubiegłym i tutaj też gro czasu tutaj policjanci poświęcali na nadzór, sprawdzanie osób, które były w kwarantannie tudzież w izolacji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to obserwowanych łącznie było 693 osoby były obserwowane. Pan komendant tutaj wskazał też, że były wyróżnienia, jeżeli chodzi o komisariat policji za dobrą pracę. Kontynuowano pracę na rzecz powstania posterunku policji w Lubochni, wskutek czego dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, działając na podstawie wniosku komendanta wojewódzkiego, przedstawił kierownictwu policji informację dotyczącą utworzenia tego posterunku, rekomendując jednocześnie wyrażenie zgody na jego utworzenie. Wskazał też główne kierunki, jakie będą w roku 2021. Państwo macie wymienione. Ta informacja już się staje tutaj troszeczkę przydługa i może tych cyferek jest za dużo. I na zakończenie taka krótka analiza, jeżeli chodzi o naszą gminę, to łącznie mieliśmy 54 zdarzenia i przykładowo gmina Rzeczyca to 31, Żeliklinek 40, 57 Czerniewice i Lubochnia 77, czyli można powiedzieć, że jesteśmy taką wiodącą małą gminą, jeżeli chodzi o czynności panów policjantów. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to słucham. Dziękuję bardzo. Oczywiście informacja, którą tutaj zaprezentował pan kierownik, jest przygotowana przez komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach, podinspektora Krzysztofa Ludwiczaka. Myślę, że jeśli są pytania, to skierujemy je bezpośrednio do pana komendanta. A dziękujemy, panie kierowniku. Dziękuję. Pan wójt chciałby kilka słów komentarza. Proszę bardzo. Tak, proszę państwa, to jest ten moment i ten dzień, chyba jeden w ciągu roku, kiedy w taki oficjalny sposób mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast to jest niezwykle ważna dziedzina funkcjonowania naszego samorządu i warto jeszcze zwrócić uwagę na takie rzeczy, o które się jeszcze parę lat temu bardzo troszczyliśmy. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana organizacji placówek, siedzib komisariatów policji, no mówiąc wprost, kiedy likwidowano komisariat w Inowłodzu i no były wtedy takie obawy, czy będziemy nadal mogli czuć się bezpiecznie. Wydaje mi się z perspektywy tych paru lat, że nie odczuwamy braku tego
tej placówki na terenie naszej gminy i bardzo dobrze. W ogóle współpraca z policją, podobnie jak ze strażą, układa nam się bardzo dobrze. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia nas jako samorządowców trochę gorzej jednak z policją ze względu na to, że ciągle musimy ich wspierać finansowo. Praktycznie co roku pomagamy w zakupie samochodu, o czym też dzisiaj na sesji będzie mowa. No to już na nasze życzenie wspieramy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dodatkowych patroli w okresie letnim, ale to wszystko po to, żeby mieszkańcy naszej gminy czuli się bezpiecznie. Taki jeden aspekt, o którym warto wspomnieć, do którego często wracamy, poczynienie działań, tu już jest właśnie to ściśle związane ze współpracą z policją, ale również z zarządcą drogi krajowej, bo mamy takie, moim zdaniem, wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Mowa o łuku drogi w Teofilowie, gdzie nie wiedzieć czemu, bo nikt nie jest w stanie tego jakoś uzasadnić, bo na pierwszy rzut oka ten odcinek drogi wydaje się w miarę bezpieczny, a bardzo często dochodzi tam do kolizji. Tutaj już trwają rozmowy zarówno z policją, jak i z zarządcą drogi, żeby zbadać przyczynę i starać się zastosować takie środki bezpieczeństwa, które ograniczą ilość zdarzeń w tym miejscu. Poza tym z tych statystyk, które przedstawił pan kierownik, no wynika, że generalnie sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy, ma się dobrze i oby jak najdłużej tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję za komentarz. Czy jeszcze ktoś z państwa miałby pytania do przedstawionych informacji? Jeśli nie, wobec powyższego stwierdzam, że informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Inwłód za 2020 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej i w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego została przez Radę przyjęta do wiadomości. Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest punkt 6. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Inwłód o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Zacznę od korespondencji. To, o czym, proszę państwa, była mowa, czyli wpłynęły informacje, które zostały omówione. Wpłynęło do Biura Rady w odpowiednim terminie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Inwłód z organizacjami pozarządowymi. To też jest materiał, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020. O tym również na dzisiejszej sesji będziemy mówić. Wpłynęło kilka wniosków od mieszkańców, które bezpośrednio zostały przekazane do prac komisji lub bezpośrednio do realizacji przez pracowników urzędu. Również dziękuję pani mecenas za opinię prawną, która wpłynęła, dotycząca udziału w sesjach. To również taki temat, który wielokrotnie z radnymi podejmowaliśmy. Mamy na ten temat opinię prawną. Myślę, że ona wyjaśni kilka takich sytuacji, które się zdarzały. Oprócz korespondencji, jak państwo wiecie, w każdy wtorek pełnię dyżury w godzinach 15:30-17:00. Są to dyżury bezpośrednie, ewentualnie telefoniczne. We wtorek 18 maja wziąłem udział w konsultacjach na temat ustawy o jednostkach OSP. Taka konsultacja odbyła się w strażnicy OSP w Klowej Woli. Tam byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Długa, myślę, że owocna dyskusja. I to chyba tyle, jeśli chodzi o informacje o działalności przewodniczącego podejmowanych w okresie między sesjami. Czy ktoś z państwa ma pytania?
Jeśli nie, to dziękuję. Stwierdzam, że informacja przewodniczącego Rady Gminy Owóc została przez Radę przyjęta i przechodzimy do punktu 7. Informacja wójta gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami. W korespondencji otrzymali Państwo z dnia 21 maja obszerną informację obejmującą praktycznie ostatni tydzień kwietnia i miesiąc maj do sesji. Ta informacja przygotowana przez panią sekretarz Renatę Dąbrowicz, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Czy tradycyjnie pan wójt chciałby najważniejsze kwestie z tej informacji odmówić? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Tradycyjnie kilka moim zdaniem najważniejszych informacji tytułem uzupełnienia czy rozszerzenia zapisów, które otrzymaliście Państwo w przekazanej informacji. Wszystkie sprawy, które załatwiamy w urzędzie, są bardzo ważne, natomiast chyba wszyscy się zgodzimy, że inwestycyjne To jest ta sól naszej pracy i one zasługują zawsze na największą uwagę, ponieważ to z pracy dotyczącej realizacji inwestycji wynika rozwój naszej gminy, rozwój naszego samorządu. I tak w ostatnim czasie, od ostatniej sesji dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej pod rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Inowłódz. Chodzi tutaj o dwa nowe odcinki, znaczy jeden nowy, jeżeli mówimy o Królowej Woli, tak zwany klin, jak również bardziej przebudowę sieci wodociągowej w Konewce. Wiemy, że sieć wodociągowa w tej miejscowości jest bardzo stara, bardzo awaryjna, zaniedbana i dodatkowo jeszcze nie dociera do wszystkich terenów, do wszystkich posesji na terenie tej miejscowości. Dzięki temu zadaniu, temu projektowi chcemy tą sytuację zmienić. Dokonaliśmy również otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie termomodernizacja łącznie z instalacją paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą dla szkoły podstawowej w Brzustowie. Wpłynęło aż 9 ofert. Nadal trwa procedura weryfikacji, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli podpisać umowę i przystąpić do realizacji tego długo oczekiwanego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania wykonania utwardzenia terenu pod odwodnienie liniowe na Błoniach Nadpilicznych. To taka dodatkowa inwestycja, która jest związana z realizacją w zasadzie już zakończoną budowy przystani w Inowłodzu. Tam stwierdziliśmy, że są jeszcze jakieś potrzebne drobne korekty i takie dodatkowe mini zadanie związane z dobudową pętli i z odwodnieniem się pojawiło. No już w zasadzie w tym momencie jest wykonane, ponieważ termin był przewidziany do 15 maja. Kolejne wnioski składamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu wokół ośrodka zdrowia. I tutaj kilka słów, informacji, komentarza. To nie będzie takie zwykłe zagospodarowanie terenu. Powstanie nowa przestrzeń połączona funkcjonalnie z terenem ośrodka sportu i rekreacji. Taka, która da nam kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych. Na co dzień będzie ta przestrzeń służyć obsłudze ośrodka zdrowia, natomiast tak to jest zorganizowane, że w soboty i w niedzielę będą dodatkowe miejsca parkingowe. Wiadomo, że borykamy się wtedy z kłopotami, jeżeli chodzi o zapewnienie miejsc parkingowych, szczególnie w okresie letnim. Jeżeli mowa o Funduszu Ochrony Środowiska, to wiadomo, ta przestrzeń musi być zagospodarowana w taki sposób, żeby miało to powiązanie z problematyką ochrony środowiska, dlatego pojawią się tam takie
rozwiązania edukacyjne związane ściśle z ochroną środowiska. Mam nadzieję, że jeżeli uda nam się uzyskać to dofinansowanie, będę mógł przedstawić Państwu założenia tego projektu bardziej dokładnie, bo uważam, że warto. Złożyliśmy wniosek o udzielenie dofinansowania do wkładu własnego ze środków również Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu. Tak jak Państwo wiecie, dla zadań, których pozyskaliśmy dofinansowanie, które są związane z działaniami z ochroną środowiska, zawsze staramy się nawet na wkład własny wnioskować i pozyskiwać środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Środowiska. Mam nadzieję, że tym razem również nam się uda. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Inowłódz. I tutaj trzecia edycja już w naszej gminie będzie się odbywać. 112 osób, to jest zdecydowanie najwięcej z dotychczas realizowanych jednorazowo tych edycji. Również w tym wniosku uwzględniliśmy 8 obiektów gminnych i wychodzi nam zadanie o wartości prawie 4 milionów złotych. Mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie i będziemy mogli zarówno dla mieszkańców, jak i dla tych naszych obiektów komunalnych, praktycznie wszystkich, mogli zainstalować ogniwa fotowoltaiczne i korzystać z tańszej energii. Cały czas współpracujemy z Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie programu Czyste Powietrze. Coraz większym zainteresowaniem ten program się cieszy. W minionym okresie przekazaliśmy 5 wniosków, które zostały za naszym pośrednictwem złożone. Jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne, to myślę, że wszystko. Jeżeli chodzi z kolei o pracę referatu usług komunalnych, ciągle trwają prace związane z przywróceniem po zimie wyjątkowo trudnej nawierzchni dróg, zarówno gruntowych, jak i asfaltowych. Równolegle zajmujemy się taką estetyką najbardziej eksponowanych przestrzeni, czyli centrum Inowłodza, Spała, gdzie pojawiają się rabaty kwiatowe. Wspominam o tym, ponieważ myślę, że to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Przyjemnie jest słyszeć, jak osoby, które przyjeżdżają przez naszą gminę, mówią, że jest ładnie, że jest zadbane, że jest wysprzątane. No to się nie dzieje samo. Ten okres wiosenny właśnie to bardzo intensywna praca pracowników referatu usług komunalnych i dzięki temu mamy takie efekty. Jest sporo rzeczy do naprawienia, elementy drewnianej infrastruktury, zarówno barierki do Kościółka Świętego Idziego, jak i tutaj przy wejściu na zamek, to już niestety się psuje i musimy dokonywać tych napraw. Po zimie jest to szczególnie widoczne. Nad tym głównie skupiał się referat usług komunalnych. Bardzo ważna czynność, tam zmiany kadrowe nastąpiły w referacie usług komunalnych i nowa pracownica podjęła trud przygotowania bardzo skomplikowanego wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Jak wiemy, my nie sami ustalamy stawki za wodę, musimy mieć przede wszystkim to skonsultowane i to jest bardzo żmudna i trudna procedura z nową instytucją, może już nie taką nową, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, czyli ta słynna spółka Wody Polskie. No i oczywiście czynności administracyjne, tak jak w każdym referacie, nie będziemy się tutaj nad nimi skupiać. Referat nieruchomości, ochrony środowiska, bardzo duża ilość wniosków o warunki zabudowy, wydawanie zaświadczeń, wypisów, wyrysów z planów miejscowych, co świadczy o tym, że
jest duże zainteresowanie pozyskiwaniem i zagospodarowaniem działek siedliskowych na terenie naszej gminy w zakresie właśnie planowania przestrzennego. Padają kolejne rekordy, jeżeli chodzi o wydawane dokumenty w tej sprawie. Mnóstwo aktów notarialnych praktycznie codziennie. Widać, że okres ten pandemiczny ma też wpływ na to i tutaj jest duży ruch w gospodarce nieruchomościami zarówno w sferze prywatnej, jak i tej publicznej. W związku z tą inwestycją na terenie ośrodka zdrowia, o której wspominałem, czyli zagospodarowaniem tych terenów, przygotowaliśmy taki projekt uchwały, która będzie dzisiaj procedowana dzięki właśnie połączeniu takiej, myślę, głębokiej analizie całej sytuacji w tym miejscu. Jest możliwe, żebyśmy stworzyli tą nową przestrzeń. Po negocjacjach z sąsiadami, z właścicielami działek sąsiednich mamy możliwość przejścia, dokonaniu zamian elementów tych czy części działek gruntowych. Będziemy mieli możliwość przejścia z terenu ośrodka na OSIR, ale również zapewniamy tym sąsiadom służebność przejazdu i przechodu na terenie poprzez nasze działki, a w zasadzie to powstanie taka mini ulica przy ośrodku zdrowia, ale tak jak powiedziałem, postaram się to Państwu dokładniej pokazać i omówić przy najbliższej okazji. Jeżeli chodzi o pracę referatu organizacyjnego, dużym zaufaniem cieszy się rejestracja profilu zaufanego, to do czego namawialiśmy, o czym informowaliśmy Państwa i przez nasze publikatory. 24 osoby kolejne założyły sobie profil zaufany dzięki tutaj współpracy z naszym referatem. Trwa przygotowane zostały i rozesłane zapytanie ofertowe o włączenie lokalnego systemu alarmowego do centrum monitoringu alarmu oraz montaż i konfigurację routera GSM do zdalnej obsługi monitoringu wizyjnego na terenie nowych inwestycji w Inowłodzu oraz w Spale. Chciałem przy okazji powiedzieć, że wszystkie te nowe przestrzenie, które powstają, które zostały zmodernizowane, są z automatu wyposażane w monitoring wizyjny, ponieważ niestety zdarzają się przypadki niszczenia złych zachowań i bez tego się nie da. Tym zajmuje się z dużym powodzeniem referat organizacyjny i tutaj kolejne umowy zostały podpisane i kolejne przestrzenie objęte monitoringiem wizyjnym. Gminne Centrum Kultury po trochu wychodzi z takiego marazmu, wiadomo czym spowodowanego. Prowadzimy intensywne tutaj rozmowy z panią dyrektor o nowym otwarciu, o nowych funkcjach. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Łodzi i tutaj w sąsiedztwie naszej sali mam nadzieję, że za niedługi czas powstanie wystawa, która będzie formą takiej placówki nawet zamiejscowej tegoż muzeum. Głównie z racji tego, że eksponaty, które tutaj zostały znalezione, wydobyte podczas prac wykopaliskowych przed podjęciem inwestycji związanych z rozbudową zamku, te artefakty, te eksponaty trafiły właśnie do muzeum i chcemy z nich tutaj stworzyć wystawę, ale tutaj jest wola ze strony dyrekcji, żebyśmy to robili na zasadzie właśnie takiej placówki zamiejscowej muzeum.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy przystąpiliśmy i myślę, że już można mówić, że z powodzeniem do programu Senior Plus i w jednej ze świetlic, w jednym z obiektów samorządowych w naszej gminie, konkretnie w Królowej Woli, powstanie taka placówka dedykowana seniorom. Oczywiście ona nie straci swoich funkcji codziennych świetlicy środowiskowej, ale jak to często staramy się robić, była możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego i to takiego dosyć atrakcyjnego, bo pozyskaliśmy kwotę 200 tysięcy, przy wkładzie własnym około 50 tysięcy będziemy mogli podjąć inwestycję związaną z wyremontowaniem wnętrza obiektu, z dostosowaniem go do korzystania głównie przez seniorów, ale myślę, że wszyscy ocenimy, bo mam nadzieję, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować i wszyscy ocenimy, że będzie to zupełnie nowy obiekt. Już są przymiarki do tego, żeby podobną metodą próbować remontować i dostosować dla potrzeb seniorów strażnicę OSP, czyli tą salę widowiskową strażnicy OSP w Inowłodzu, ale o tym w przyszłości będziemy mówić. Ciągle trwa dożywianie naszych mniej zamożnych mieszkańców. Kolejne tony tej żywności trafiają do naszych mieszkańców. To jest też bardzo absorbująca, ale również bardzo potrzebna praca, którą wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. No i oczywiście Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje swoje zadania. Teraz jest czas na opiniowanie i kontrole związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, ale ciągle również wykonuje bardzo... Na sprzedaż alkoholu. A powiedziałem... Na budowę. Przepraszam bardzo. Pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. No właśnie, bo to jak się buduje i wydaje pozwolenie na sprzedaż alkoholu, to się czasami mogą pomylić te zagadnienia. To jest chyba czas, żebym już kończył swoją wypowiedź. Proszę Państwa, mówię o tym, ponieważ no nie każdy chce, nie każdy może dotrzeć do tej informacji. Wiem, że coraz więcej osób korzysta z przekazu, ogląda transmisje z naszych sesji i nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak szerokie jest spektrum działań, pracy, którą samorząd gminy wykonuje i zawsze te kilkanaście minut myślę, że warto poświęcić, żeby o tym usłyszeć i uświadomić sobie pewne kwestie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa ma pytania lub chciałby uzyskać uzupełnienie tej informacji? Jeśli nie, to dziękuję. Stwierdzam, że informacja wójta gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami została przez Radę przyjęta do wiadomości. Proszę państwa, przed blokiem uchwał zgodnie z zaleceniami inspektora sanitarnego proponuję 10 minut przerwy, przewietrzymy salę i wrócimy w ciągu 10 minut do obrad. Dziękuję. Punkt 8 dzisiejszej sesji. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Inowłódz na lata 2021-2037. W korespondencji otrzymali państwo projekt uchwały. Niemniej panią skarbnik proszę o przedstawienie uzasadnienia tego projektu. Szanowni państwo, tradycyjnie już w wieloletniej prognozie finansowej gminy Inowłódz na lata 2021-2037 dokonaliśmy dostosowania dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2021 rok. Ponadto w WPF-ie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 200 828,56 zł. Z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 20 320 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 180 508,56 zł.
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 199 628 zł 56 groszy dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą utworzenie i wyposażenie klubu Senior Plus w Domu Ludowym w Królowej Woli. W wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 370 949 zł 70 groszy. Z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 97 564 zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 273 385 zł 70 groszy. Deficyt oraz przychody zostały zwiększone o kwotę 170 121 zł i 14 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa ma pytania do przedstawionego uzasadnienia? Jeśli nie, to poproszę o stanowiska komisji stałych, ponieważ projekt był omawiany podczas posiedzeń komisji. I tak, Komisja Budżetu. Głosowanie udział brało 4 razy, 3 głosy za, 1 przeciw. Dziękuję. Komisja Oświaty. Jednogłośnie 5 za. Zagospodarowania przestrzennego. I Komisja Rolnictwa. Dziękuję. To stanowiska komisji. Generalnie projekt uchwały otrzymał pozytywne opinie. Przedstawię państwu teraz proponowany tekst uchwały. Uchwała Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6, artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale 31/190/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf drugi. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Upoważnić wójta gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2. Paragraf piąty. Upoważnić wójta gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Inowłódz. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Do uchwały przytoczone załączniki. Otwieram głosowanie. Proszę o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali głos. Zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyniku. Stwierdzam, że 10 głosami za uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Inowłódz na lata 2021-2037 została przez Radę podjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2021. W korespondencji otrzymali państwo projekt uchwały. Panią skarbnik poproszę o przedstawienie uzasadnienia. Szanowni państwo, w budżecie na 2021 rok
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 828 zł i 56 groszy. Z tego w rozdziale 852.16 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1200 zł. Są to wpłaty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń. Ostatnia zmiana po stronie dochodów w rozdziale 852.95. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 199 628 zł i 56 groszy z tytułu środków pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą utworzenie i wyposażenie klubu Senior Plus w Domu Ludowym w Królowej Woli. W planie wydatków na 2021 rok dokonano następujących zmian. W dziale 750 zaplanowano środki w wysokości 35 tysięcy z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Gminy. W rozdziale 775 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 3089 zł, natomiast w rozdziale 995 został zwiększony o taką samą kwotę. Jest to wynikiem wniosku złożonego przez sołectwo Konewka o zmianę planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiany te są przedstawione w załączniku nr 5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 dotyczy zaplanowania środków na służby ponadnormatywne oraz środków na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup samochodu. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 852.16 dotyczy zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców. W rozdziale 852.95 zostały zaplanowane środki na realizację zadania pod nazwą utworzenie i wyposażenie klubu Senior Plus. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 854 dotyczy zapewnienia wkładu własnego na stypendia socjalne. W rozdziale 900 zwiększa się plan wydatków o 58 089 zł. Z tego 3089 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego. Natomiast pozostała kwota przeznaczona zostanie na opracowanie strategii gminy oraz na remont boiska szkolnego w Brzustowie. I ostatnia zmiana jest to zwiększenie planu wydatków w dziale 926 o kwotę 8 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubu bokserskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa ma pytania do przedstawionego uzasadnienia? Jeśli nie, to dziękuję. Poproszę o stanowiska komisji, stanowisko Komisji Budżetu. Głosowanie udział brało 4 radnych, 3 głosy za, 1 wstrzymujący. Komisja Oświaty. Zagospodarowania przestrzennego. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 2 radnych, 3 jednym wstrzymujący. I Komisja Rolnictwa. Dobrze, dziękuję. Wynika z tego, że projekt również uzyskał pozytywne opinie. Przedstawię państwu proponowany tekst uchwały. Uchwała Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykułu 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 milionów 3738 zł 55 groszy, w tym dochody majątkowe w kwocie 5 228 618 zł 56 groszy oraz dochody bieżące w kwocie 21 775 119 zł 99 groszy.
Paragraf drugi. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 602 419,69 zł. W tym wydatki majątkowe w kwocie 13 523 596,70 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 20 078 822,99 zł. Paragraf trzeci. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 598 681,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Paragraf czwarty. Określa się przychody budżetu w kwocie 7 898 681,14 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf piąty. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 050 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 300 000 zł. Paragraf szósty. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf siódmy. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Inowłódz. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu do uchwały przytoczone wyżej załączniki. Otwieram głosowanie. Proszę o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali głos. Proszę o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, że 10 głosami za uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2021 została przez Radę podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele w gminie Inowłódz, rejon Zakątek, przyjętego uchwałą nr 22/131/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 marca 2020 roku. Otrzymali Państwo w korespondencji projekt uchwały. Panią kierownik Urszulę Wierzchowską proszę o przedstawienie uzasadnienia. Szanowni Państwo radni, zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmian miejscowego planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analizy te zawarte zostały w treści uzasadnienia do uchwały. Zmianą miejscowego planu obejmuje się jednostkę urbanistyczną oznaczoną na rysunku dotychczasowego planu symbolem 1Z, czyli tereny zieleni. Uzasadnieniem dla podjęcia procedury planistycznej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest m.in. wniosek właścicielki działki położonej na przedmiotowym obszarze o dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej. Wnioskodawczyni wskazała, że nie uczestniczyła czynnie w procedurze planistycznej dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ze względu na pandemię koronawirusa, co skutkowało realnym obniżeniem aktywności społecznej i przez co nie powzięła wiedzy o prowadzonych przez tutejszą jednostkę pracach planistycznych. To skutkowało brakiem uwag i zastrzeżeń do projektu planu. Jednocześnie wskazała, że równolegle do prowadzonej procedury planistycznej ubiegała się o uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Przedłożyła przy tym kopię decyzji
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 sierpnia 2020 roku o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizację planowanego zadania. Ponadto przedłożyła decyzję starosty Tomaszowskiego o zezwoleniu na stałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Jeżeli chodzi o zmianę miejscowego planu zagospodarowania, to w zakresie opisanym powyżej nie naruszy ona ustaleń studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała była procedowana na komisjach, ale wcześniej czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie w uzupełnieniu informacji? Na komisji, tak, tu koleżanka radna podpowiada, że sporo pytań było podczas posiedzenia komisji. W związku z tym proszę o stanowiska komisji. Komisja Budżetu. Głosowanie udział brało 4 radnych, 3 głosy za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Komisja Oświaty. 4 radnych za, 1 wstrzymujący. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego. I Komisja Rolnictwa. Dobrze, dziękuję. Generalnie projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Odczytam Państwu proponowany tekst uchwały. Uchwała Rady Gminy Inowłódz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Za Kościele w gminie Inowłódz, rejon Zakątek. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Inowłódz nr 22/131/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Za Kościele w gminie Inowłódz, rejon Zakątek na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Inowłódz. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały wymienione załączniki. Otwieram głosowanie. Proszę o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali głos. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że 10 głosami za uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przez Radę podjęta. Punkt kolejny, 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Inowłodzu stanowiącej własność gminy Inowłódz. Pan wójt w informacji wcześniej wspominał, a panią kierownik poproszę o uzasadnienie projektu tej uchwały. Szanowni Państwo radni, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie, oddanie trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, uchwała Rady jest wymagana w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przejazdu i przechodu. Służebność, o której mowa w treści przedstawianej uchwały, polegać będzie na prawie przechodu i przejazdu w pasie gruntu o szerokości 5 metrów wzdłuż południowej granicy działek należących do gminy Inowłódz, oznaczonych numerami 1408/1, 1409/1 i 1410/1 w obrębie Inowłódz, czyli terenu wokół ośrodka zdrowia, i ustanowiona będzie wobec działki numer 1412/8, która obecnie nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Uchwała również, projekt uchwały
poddana była dyskusji, wypracowane zostały opinie podczas posiedzeń komisji. Wobec tego poproszę stanowiska komisji. Komisja Budżetu. Oświaty, Komisja Oświaty. Zagospodarowania Przestrzennego. I Komisja Rolnictwa. Dziękuję, czyli pozytywna opinia komisji do projektu uchwały. W związku z tym przedstawię Państwu proponowany tekst uchwały. Uchwała Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Inowłodzu stanowiącej własność gminy Inowłódz. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje. Paragraf 1 pkt 1 wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość obejmującą działki ewidencyjne numer 1408/1, 1409/1, 1410/1, 1410/1 położone w Inowłodzu, stanowiące własność gminy Inowłódz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną numer 1412/8 położoną w Inowłodzu. Punkt drugi. Służebność, o której mowa w ustępie pierwszym, będzie polegać na prawie przechodu i przejazdu w pasie gruntu o szerokości 5 metrów wzdłuż południowej granicy działek 1408/1, 1409/1, 1410/1 w obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Służebność zostanie ustanowiona bezpłatnie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Inowłódz. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia do uchwały opisany wcześniej załącznik graficzny. Otwieram głosowanie. Proszę o wyrażenie stanowiska. Wszyscy radni oddali głos. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że 10 głosami za uchwała została przez Radę podjęta. Tylko nam się jakoś inaczej wyświetliło, ale wyniki macie Państwo w pasku przy punkcie tym omawianym w tej chwili. Przechodzimy do punktu 12 dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. Sprawozdanie otrzymali Państwo w korespondencji. Mieliście możliwość zapoznania się z jego treścią. Omawiane było na posiedzeniach komisji. Niemniej pana kierownika Kazimierza Grygla proszę o przedstawienie sprawozdania. Zgodnie z artykułem 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego każdego roku do końca maja Radzie Gminy przedkładane jest sprawozdanie za rok poprzedni z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Taki program został uchwalony w roku ubiegłym w listopadzie, a 2 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki i ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Pomimo czasu pandemii wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona prawidłowo pod tytułem Bajki rozwojowo-edukacyjne. Zadanie zostało zrealizowane w całości w wysokości 10 tysięcy złotych i w całości z środków gminy. Nie było środków własnych.
Dzięki projektowi Bajki Edukacyjno-Rozwojowe Fundacji Czystej Wsi poprawiły współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji naszej gminy. Drugie działanie to działanie w obszarze sportu i tak jak latami wcześniejszymi, tak samo i w roku ubiegłym zaproponowano kwotę 35 tysięcy na realizację w zakresie sportu i tu wpłynęła jedna oferta Inowłockiego Klubu Sportowego. Oferta złożona prawidłowo, zadanie zrealizowane również w całości, uwag nie było. Chciałbym tylko dodać, że ze sprawozdania przedkładanych dokumentów wynika, że nasi piłkarze nie tylko tu bazują na naszych pieniądzach, tu w kwocie tych 35 tysięcy złotych, ale również pozyskują środki zewnętrzne. Uwag co do dokumentów nie było. Ponadto też jest każdego roku omawiane, są przedkładane Państwu, jakie wydatki były poniesione z budżetu gminy, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I tak w roku ubiegłym publiczna szkoła w Brzustowie otrzymała kwotę 3500 zł na ferie w szkole. To działamy my, projekt edukacyjno-społeczny Fabryka Świętego Mikołaja i Świąteczny Zawrót Głowy. Kwotę 65 tysięcy złotych otrzymała szkoła w Brzustowie, gminę Centrum Kultury na zadania ferie zimowe, kolorowa Wielkanoc, stroik bożonarodzeniowy. Dodatkowe środki otrzymał jeszcze IKS Nasz, Sport i Rekreacja Drogą do Zdrowego Rozwoju w kwocie 1850 zł. Nowa taka pozycja w wydatkach na sport pojawiła się w roku nasz 2020, to jest zajęcia terapeutyczne poprzez boks do trzeźwości i sprawności fizycznej. Mamy zarejestrowany nowy klub i tu jest kwota 2,5 tysięcy złotych. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział w Inowłodze otrzymało 200 zł na ruch, zdrowie i rodzinę. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Królowej Woli, Przyjazna Wieś otrzymała na dwa zadania 2,5 tysiąca złotych. 600 zł otrzymało Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów, Inwalidów koło Winowłodzu. 600 zł również otrzymała Rada Sołecka w Winowłodzu na zadanie pod tytułem Sielsko-Anielsko w Księżej Tamie w Winowłodzu. 3360 zł otrzymała Szkoła w Brzustowie, Szkoła w Winowłodzu na zadania pod tytułem Przemoc wobec dzieci, w tym przemoc wzajemna wśród dzieci, sztuka teatralna o charakterze kabaretu, narkotyki a wolność, tradycje, obrzędy, droga do Betlejem. I szkoła w Brzustowie, w Inowłodzu i gminę Centrum Kultury, zadanie wspólne otrzymało 1200 zł na zadanie pod tytułem Zielona Szkoła, gry i zabawy na świeżym powietrzu z elementami zooterapii. Łączna kwota to jest 22 810 zł, a jeżeli powiążemy te zadania z kulturą, ze sportem kwalifikowanym i pożytkiem, to daje nam kwotę 67 800 zł. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze pytanie dotyczące tego sprawozdania? Jeśli nie, to dziękuję, panie kierowniku. Wobec tego stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 zostało przez Radę przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do punktu 13. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Inowłódz. W korespondencji otrzymali Państwo treść tej informacji. Omawiana ona była na komisjach. Niemniej pan kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwonę Szczepańską, proszę o omówienie tej informacji. Sama informacja jest bardzo obszerna. Myślę, że skrót, najważniejsze rzeczy usłyszymy. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 16a ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gmina zobowiązana jest do sporządzania
corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. Obejmuje ona w szczególności infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe ponoszone na zadania z pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Dane z oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym, mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku oraz są podstawą do formułowania wniosków i rekomendacji. Z niektórymi z nich mieliście Państwo możliwość zapoznania się na poprzedzającej sesji komisjach. Jeżeli wymagają one dalszego uszczegółowienia, to jestem do dyspozycji. Dziękuję Pani Kierownik. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze po tych wszystkich omówieniach tej informacji dopytać? Oczywiście ta informacja jest dostępna, jeśli ktoś chciałby szczegółowo z nią się zapoznać, to jest ona w materiałach Biura Rady i materiałach z sesji, więc informacja zawiera 70 stron, więc jest ona dość obszerna i szczegółowa. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję Pani Kierownik. Wobec tego stwierdzam, że informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Nowódz została przez Radę przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli punktu 14. To jest informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji i na 35. sesji Rady Gminy i Nowódz. W korespondencji otrzymali Państwo taką również szeroką, szczegółową informację przygotowaną przez kierowników referatów i Panią Sekretarz. Ta informacja była dostępna, została Państwu przesłana. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionej informacji? Lub chciałby dopytać co do wniosków, które zostały złożone? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję. Wobec powyższego stwierdzam, że informacja została przez Radę przyjęta do wiadomości. Punkt 15 dzisiejszej sesji, interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć pisemną lub ustną interpelację, ewentualnie złożyć zapytanie? Pani sołtys wsi Brzustów, Jadwiga Warczyk, proszę bardzo. Proszę Panie Wójcie, czy Pan Wójt chciałby odpowiedzieć od razu? To znaczy, mam nadzieję, że chodzi o program Moja Woda, bo taki jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam bezpośrednio można składać wnioski i na mikroinstalację gromadzącą wodę deszczową. Tam nie ma jakichś ścisłych unormowań w tym zakresie. Najbardziej popularne są zbiorniki zamknięte albo tak zwane oczka wodne, do których zbieramy wodę deszczową i wykorzystujemy do podlewania. Maksymalnie do 5000 można uzyskać dofinansowania, ale tak jak mówię, wnioski składa się poprzez generator bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli ktoś z Państwa, ktoś z mieszkańców będzie zainteresowany, to oczywiście udzielimy pomocy w referacie inwestycyjnym. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Wójcie. Są oczywiście powołani ci urzędnicy spisowi, rachmistrzowie. Dwie osoby z tego, co kojarzę na terenie gminy. Pani sołtys, jeżeli pani zna sytuację konkretną osobę, to bardzo proszę o zgłoszenie się do sekretariatu, do Urzędu Gminy, podanie danych i my spowodujemy, że rachmistrz dotrze do tej osoby i pozwoli jej się spisać.
Dziękuję. Interpelacje, zapytania. Jeśli macie Państwo takich pytań dotyczących ogólnych spraw, dotyczących mieszkańców, to przejdziemy do 16 punktu. Wnioski komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje. Przypominam, że wnioski komisji to wnioski, które były ogólnie przegłosowane na komisji, ponieważ na komisjach pada dużo różnych wniosków, które są przekazywane bezpośrednio do zrealizowania, bezpośrednio do referatów. Z tego co pamiętam, to chyba komisje takich przegłosowanych wniosków nie wypracowały. Więc wolne wnioski, zapytania i informacje. Jeśli macie Państwo wnioski i zapytania w takich sprawach bieżących, to proszę bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Czy w informacjach Pan Wójt chciałby przekazać kilka bieżących informacji, to proszę bardzo. To znaczy staram się już teraz skupiać na przekazywaniu tych najważniejszych informacji w momencie, kiedy omawiamy informacje o pracy między sesjami, ale jak zwykle tu w tym wypadku dosłownie trzy krótkie komunikaty. Pierwszy, którym chciałbym się z Państwem podzielić, po raz pierwszy w historii naszego samorządu, myślę, na pewno w ostatnich latach, taka inicjatywa powstała tutaj Centrum Usług Wspólnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żeby zorganizować zajęcia wakacyjne dla dzieci. Te zajęcia ukierunkowane w dość oryginalny sposób, tak żeby wrócić do zwyczajów, zabaw z, no, nazwijmy to, naszych dziecinnych lat. Mam nadzieję, że wiecie Państwo, o co chodzi. Mówię o rocznikach takich niezbliżonych, żebym tu nikogo nie obraził. Generalnie chodzi o to, żeby z jednej strony zaprezentować dzieciom, jak wyglądało spędzanie czasu na wsi w wakacje, tego wolnego czasu, nie przy pracy na roli, bo większość z nas w wakacje pomagała, ale jak się bawiliśmy w klasy, w gumę, w kapsle, i takie zabawy są proponowane, ale głównie chodzi o to, żeby odciągnąć dzieci od komputerów, od telefonów, i będzie taka zachęta, żeby w czasie przynajmniej tych zajęć odłożyć całkowicie te urządzenia. Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa i chcę, żebyśmy wszyscy wzięli w tym udział, zachęcali nasze dzieci, wnuki do tego, żeby w tych zajęciach wzięli udział. W pierwszych dwóch tygodniach wakacji, pierwszy tydzień to będzie w szkole w Brzustowie, drugi w Winowłodzu, ale dzieci z całej gminy będą dowożone, będą tam karmione. Myślę, że taki bardzo oryginalny, ciekawy sposób, ciekawa oferta dla tych dzieci, które nie wyjeżdżają, i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyśmy właśnie namawiali dzieci, żeby z tego skorzystały. Bardzo się cieszę z obecności Państwa sołtysów na dzisiejszej sesji. Mówiliśmy o tym w marcu podczas spotkania z sołtysami. Myślę, że wszyscy wiedzą, z jakiego powodu się nie spotykaliśmy. Próbowaliśmy docierać z informacjami, ten kontakt z Wami mieć. W tym celu zostały przekazane Państwu tablety. Dziś były tam zapytania, że nie wszyscy sołtysi otrzymali zaproszenie na sesję. Musimy się przyzwyczaić do tego, że tak jak radni od wielu miesięcy z powodzeniem korzystają z tej formy przekazu, tak również Państwo sołtysi będziecie mieli zaproszenie i wszelkie informacje przekazywane na Waszą skrzynkę pocztową w tych urządzeniach, które macie. Nie będziemy już przesyłać wersji papierowych, a jak powiedziałem, cieszę się, że jesteście tutaj, że uczestniczycie już bezpośrednio w tym życiu. Mam nadzieję, że tak będzie, że żadne nowe fale nam już w tym nie przeszkodzą. I ostatnia taka informacja, komunikat. Proszę Państwa, może nie wszyscy nawet z nas tutaj siedzących zauważyli, wiedzą, że dziś jest bardzo ważny dzień. Dzień Samorządu Terytorialnego, dokładnie 27 maja. To jest takie nowe święto. Święto tak naprawdę nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, zarówno radnych, sołtysów, jak i pracowników, którzy na rzecz Samorządu Terytorialnego pracują.
Pewnie głupio mi jest składać Państwu życzenia, bo sam czuję się samorządowcem. To ja złożę, Panie Wójcie, tak? Te życzenia. O, właśnie o to mi chodziło. To świetnie. Ale chcę naprawdę Państwu podziękować. Podziękować za to, co robicie, co robimy wspólnie na rzecz naszych mieszkańców. Życzyć satysfakcji. Wiem, że łatwo nie jest. Cierpliwości w tej współpracy z pracownikami gminy, z wójtem. I żebyśmy mimo trudności, które oczywiście się pojawiają, czerpali nieustającą satysfakcję, bo jest to, wierzcie mi, bardzo ważna praca. I jeszcze nam wszystkim życzę, żeby nam nie przeszkadzano, żeby to, co zostało wypracowane w ostatnich 30 latach, 31, żeby przynajmniej zostało zostawione samorządom w ich kompetencji, bo powszechnie się ocenia, że reforma samorządowa, że samorząd jako taki jest jedną z najcenniejszych zdobyczy po transformacji w roku 90. A my w tym uczestniczymy i chcemy się nadal dobrze czuć jako samorządowcy. Czasami jest nam potrzebna pomoc, a czasami wystarczy, żeby nam nie przeszkadzano. Wszystkiego najlepszego życzę, tak jak powiedziałem, przede wszystkim satysfakcji z tego, co robimy na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Wójcie. Tak jak obiecałem, wzajemne życzenia, ponieważ wszyscy jesteśmy samorządowcami. Panu, Panie Wójcie, wszystkim Panu współpracownikom, pracownikom urzędu, którzy trudzą się nad tym, żeby to wszystko, o czym debatujemy, to, co chcemy dla społeczeństwa zrobić, wykonać, żeby było jak najlepiej przygotowane. Oczywiście tego grona zaliczają się Państwo sołtysi. Również Wam w tej działalności społecznej życzę wszystkiego dobrego. W związku z tym, że zrealizowaliśmy wszystkie punkty porządku obrad, wyczerpaliśmy ustaloną tematykę, dziękuję wszystkim Państwu za udział w sesji i zamykam 36. sesję kadencji Rady Gminy Inowłódz. Dziękuję bardzo.